Panie trenerze, pierwsze pytanie. Czy uważa się pan za najlepiej ubranego trenera w Ekstraklasie? Ja jestem ostatnią osobą, która się sama będzie oceniać, także... Także, ale fajnie, że pan o to pyta, także mam nadzieję, że przemyślał pan to pytanie i tak pan uważa, ale dziękuję. Ulubiony sport poza piłką nożną? Boks, tenis? Ile mamy czasu na odpowiedź? Niewielu sportów nie lubię, ale boks, snowboard, tenis, sporo tego naprawdę. Jakiś pojedynek z Tomkiem Smokowskim? Nie chodzi w mojej wadze jeszcze, ale jestem na dobrej drodze. Czy to prawda, że jako 12-latek wybierał się pan bez zgody rodziców do Białegostoku na mecze Jagiellonii? Nie wybierałem się, tylko byłem oczywiście. Oczywiście uczestniczyłem aktywnie jako kibic w meczach Jagiellonii w pierwszym sezonie Ekstraklasy, czyli w 87 roku. Ale bez wiedzy rodziców, bo był pan pewien, że na to nie pozwolą? Już jestem po 40, mogę powiedzieć tak, tak było rzeczywiście. Przyznaję się i przepraszam. AWF wspomina pan jako okres ciężkiej nauki, czy raczej okres beztroskiego studenckiego życia? Strasznie ciężkiej nauki, naprawdę. Była tak strasznie ciężka, że czasem musieliśmy odreagowywać. Czy w zespole pod Beskidzia można powiedzieć, że nie ma w tej chwili lidera? Chyba nie. Chyba nie, bo takim liderem naturalnym jest Marek Sokołowski i wokół niego bardzo, bardzo wiele rzeczy się dzieje i bardzo dużo energii Marek temu zespołowi bardzo pozytywnej daje. W związku z tym jest taki lider i ja bardzo się cieszę, że jest on w osobie Marka. A ile daje zespołowi Podbeskidzia Józef Piacek? Bo ja, obserwując jego grę, zastanawiam się, czy to też nie byłby dobry kandydat na lidera. To jest naturalny lider, ale jest to piłkarz, który dopiero trafił do Podbeskidzia. Buduje swoją markę i buduje ją w sposób najlepszy z możliwych. Czyli pokazuje na boisku, że jest wartościowym piłkarzem i w ten sposób to liderowanie chyba przyjdzie samo. Ale taki rzeczywiście naturalny materiał na lidera. To prawda, że w zespole Old Boyów Legii Warszawa grał pan w ataku z Dariuszem Dziekanowskim? No były takie mecze, że mówili, że Dziekan grał ze mną, ale tak. Jak układała się ta współpraca? Bez kłótni. Do tej pory jesteśmy w dobrych relacjach. Fajnie grać ze swoim idolem na boisku, muszę przyznać. Sporo czasu spędził pan trenując zespoły w niższych ligach. Czy miał pan w którymś momencie taką chwilę zwątpienia, taką myśl, że może warto zacząć robić coś innego, że to nie jest to? Nie, nigdy. Nigdy nie miałem wahań jakichkolwiek co do tego, co chcę w życiu robić i po prostu chciałem zacząć to robić. Zawsze to było pana marzenie, prawda? Już od czasów podstawówki? Zawsze marzeniem i chciałem zawsze realizować się w tym kierunku, w którym w tej chwili się realizuję. Teraz proszę, żeby się pan chwilę zastanowił. Gdyby mógł pan kupić do Podbeskidzia jednego zawodnika z Ekstraklasy, to kogo by pan wybrał? W tej chwili nikogo. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co posiadam i cieszę się na pracę z tymi ludźmi, których mam w szatni. To nie jest ani dobry moment, ani okno nie jest otwarte, także ja cieszę się z tych ludzi, których mam w szatni. Gdyby miał pan wybrać stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski lub stanowisko trenera FC Barcelony, to? I tu się muszę zastanowić. To jest diabelska alternatywa. Myślę, że taki wybór, daj Boże, żeby kiedyś był. Zawsze moim marzeniem było pracować w miejscu, gdzie będę mógł usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego na żywo z ławki trenerskiej. Wiadomo, że teraz w takiej sytuacji po trenerze na wałce będzie bardzo często. Mam nadzieję, że kolejne długie lata będą pod przewodnictwem tego trenera, czego mu bardzo życzę, a takimi alternatywami na razie nie zawracam sobie głowy.